Witam Was tutaj, cześć, witam Avizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Ściska na PlayStation 4. Zaczynamy! No dobra, to lecimy, zacznijmy od włączenia stopera, ale to już jest standardowa procedura, już nie jest tak jak kiedyś. No i tak, dzisiaj zajmiemy sobie rozbudową tej dzielnicy, rozbudową przemysłu, walką z ogrzewaniem. No i po pierwsze, to mnie naprawdę denerwuje, to mnie naprawdę irytuje, bo siła grzewcza, no powiedz mi, powiedz. Niby jesteśmy na mind, na full wypas, więc sprawdźmy teraz. Cały czas jest full wypas, ale jest minus 3 stopnie, no to nic dziwnego. Dobrze, trochę tego wyburzyliśmy, no ale no sorry, no. Tylko pytanie, czy z charakterystycznych budynków... dobra, cały czas mamy. Dobra, to co trzeba raz... Ciepłowni geotermalnych. A to... Wydatki na edukację. Zbuduj restaurację w śnieżnym zamku. Wow! Co to jest? Restauracja w śnieżnym zamku. Wow! Zalegających. Ok. Zapełnił jeden skład śniegu. To wygląda prosto. Wyłączyć wszystkie pozostałe. Dobra, pomyślimy nad tym później. Natomiast teraz tutaj w miejsce, gdzie wyrzuciliśmy te budynki. Co, nie wiem, czemu tutaj nic się nie buduje. Damy nowy przemysł. Czemu? Teraz, co tu jest? Jakaś dziura. Jak możemy tutaj, na głównym... W głównym miejscu, no to wrzucajmy tutaj, bo jednak tutaj to wiadomo, że przemysł zawsze będzie się lepiej czuć, no bo tutaj jest wszystko obok, nawet ludzie są obok. Dobrze, tak. Oczywiście miasto jest pogrążone w problemach, ale dzisiaj się tym nie zajmujemy. Chwila. 5 minut telewizora? Chyba. Przerzucił się, przerzucił się. Dobrze, tu wygląda dosyć ładnie. Zaśnieżone tutaj wszystko. Okej, okay, dobra, no to lecimy z kolejnym okręgiem. Czy to jest dobrze ustawione? Nie. Teraz? Dobrze. Słynnego od razu pytanie trochę nie związane z grą, ale w ogóle na pewno nie jest z grą. Czy to wygląda sobie... Zaczynam mówić o tym śniegu. Nie podaję je do... Zaglądałem sobie nowy film. No, nie taki nowy, ale na Blu-rayu no to nie był dosyć długo. No i w takiej cenie, jak ja kupiłem tutaj, tym bardziej Logan. Czy ktoś was oglądał, czy no, może napisać w komentarzu, jak wam się podobał. No, mi się naprawdę podobał, fajny. Jak to się mówi, dla mnie to jest jeszcze w klimacie The Last of Us, jeżeli ktoś grał, to tak, to bardzo... To jest... No dobrze, ale dosyć mówienia o The Last, choć jest to wspaniała gierka. I na razie jej nie wrzucam na kanał, no bo chciałem też rzucić Uncharted, ale się nie przyjęło. A i tak czekam na razie na kolejną część The Last of Us. No mam nadzieję, że się pojawi niedługo. Bo jednak są takie gry, na które zawsze się czeka. Dobrze, tutaj damy średni. To jest średni? To jest średni. Tak, tutaj sobie damy domki. Nie. Tutaj nie. No, dzisiaj oglądałem sobie innego youtubera, tylko też Cities oczywiście, tylko na komputerze i jednak to, jak fajne są te kolejne dodatki, czyli Natural Disaster, Mass Transit, no i Green Cities też poniekąd. Fajne jest, a i tak czekam na radia, bo jednak muzyka, którą słyszycie w tle, to jest taka standardowa, co nie?
A później właśnie z tym dodatkiem dostajemy nową zupełnie muzykę i wtedy się zaczyna już naprawdę ciekawie robić gra. Możemy sobie przełączać pomiędzy radiostacjami. Póki co mam tylko jedną radiostację i trochę nawet jest telewizyjna. Czekajcie, no my ją postawiliśmy już. To i tak jest w dodatku. Stacja telewizyjna, no właśnie. Właśnie, Kosmodron gdzieś sobie postawimy, ale żeby fajnie wyglądał, postawiłem sobie w swoim mieście własnym. Naprawdę, muszę wam powiedzieć, świetnie wygląda. Jesteśmy na minusie. Nie gadaj mi, że elektrowy. Dlatego mi prądu brakuje. Bo mi elektrowy tutaj. Dobrze, ale widzę, że nie jest tu potrzebny zbytnio. To jak nie, to nie. No bo jak my stoimy z prądem? Z tego dużo czerpiemy, ale to strasznie dużo prądu. Nie wiem, używa. Tutaj widzę, że się coś wynoszą. Nie wiem czemu. Może mało ludzi. Pewnie tak. Aj, uważaj, uważaj. Chyba lotnisko nie wydamy. Nie wiem, przecież tutaj transport to jest na pierwsza klasa, no to nie wiem. Co tutaj? Widzisz? Tak wystarczyłem z liczby klientów. Żeście tutaj dostarczy ci wszystkich, to nie osadło. Ale mecze dobrze nam idą. Czekaj, zobaczmy. Jak tutaj jest z komunikacją? No i tak czekam na popyt. Komunikacją. Nie wiem, macie metro, autobusy, tramwaje, pociągi, samoloty. No i statki poniekąd. Nie ma co nawiedzić. Co się chciało rzec. Chyba, że ludzie nie mają jak do was dojechać. No to co innego. Tak? Dobrze, tak. Tutaj jest ta nasza... jakby to nazwać? A, mamy jeszcze to. Atomowa. 640. No to dzięki niej. Tylko co tu się dzieje? No przepraszam bardzo. I zobaczcie. Ale nie, oni płyną tutaj. Jeszcze lepiej. Tutaj to nawet z krykami nie chce mi się walczyć. Zobaczcie tylko, ile tutaj statków przypływa. Co miałem, czy ta? Tak. Nie, korzystałem z tej autostrady. W ogóle wybudowaliśmy tą autostradę i cały czas ludzie z niej korzystają. Nawet, o, zobaczcie, jakie tutaj się robią korki. No bo tutaj to było specjalnie pod tą dzielnicę, ale... No. Gdyby nie to, to byłby problem. Czy tutaj ten metro podjeżdża? No, jedzie. Czy ktokolwiek z tego korzysta? Dwa. Dwa. No tak. Zero. Taksówki to w ogóle jakiś jeszcze inny obłęd. Dobra, tutaj się fajczyło, no bo nie było straży pożarnej, no ją postawiliśmy w ostatnim odcinku. A, czekajcie, bo ja pamiętam. Chyba, że to się zapisało. Może się zapisało. Pamiętałem, że tutaj komuś wody brakowało. Dobrze, tak. Ludzie się tu wybudowali, tak? Właśnie szkoda, że się aż tak bardzo nie palą, jak te nowe budynki z Art Deco. Jakiś monument bym tu nawet mały wcisnął, tak? Słynnego. Nie, bo to już istnieje. To jest zbyt fajne. Czekaj, co to jest? Centrum badawcze. O, to by nawet tu pasowało. Gdzieś tak tu. Jakby wcisnąć, o, na przykład przeciwko szpitala. Mogłoby być. Mogłoby nawet stanąć. Tylko ze strony tramwaje tutaj. No tak jak jedną stronę, no to jednak ograniczamy się trochę. Nie? Ale jednak dobrze byśmy puścili tą linię. Dobra. To w drugą stronę, bo to co tam już chodzi. O! Więcej ludzi chce się budować. Świetnie. Świetny czas. Nawet z czasem nieźle stoimy. Aż dziwne. Coś musi się tu jeszcze wydarzyć. Dobrze, tak. Tu teraz postawimy dworce. O ile będzie nas stać. No jak nie będzie nas stać, no to... Sorry, ale taki mamy klimat. Nie będzie tak łatwo mogło być. Tutaj przydałoby się jakieś nowe dworce, no ale niestety. Mamy tylko takie, jakie są w podstawce, bo żadnych innych nie było pewnie. No tak, najpierw tu. No były, ale dopiero w Mass Transit, bo to jest jakiś listopad tego roku, dopiero kiedy to się pojawiło. Tu. Tu.
i tu. Tak, cztery dodatkowe dworce. I w tej dzielnicy jeszcze może się cztery pojawią. Góra. Dobrze, tutaj jest zjazd w dół. Tunel w sensie. Tak więc tutaj tak samo będzie. Tu będzie tunel. No i sobie jakoś to ładnie podłączymy. O, właśnie. I ja ogólnie, bo jednak były na powierzchni. Jednak lubię patrzeć, jak te pociągi jeżdżą. Tylko trzeba je jednak tak zrobić tak, żeby nawet tak na nie patrzymy, to żeby jakoś strasznie dużo miejsca nie zajmowały. Weź to teraz zrób. O. No mniej więcej tak. No tu jest kolejny dworzec zaraz. No właśnie. A to podróbmy w ten sposób. Nie, tutaj jest źle. Jakoś tak. Tak i tu. No nawet zaczyna to mi się podobać. To jest jeszcze ta stacja? Tak, to jest tutaj jeszcze jedna. Czemu to mi się tak nie łapie na źródło? Wiem, nie macie prądu. Już go wam podłączam. To można wyburzyć. O, to też. Wow. Trochę miejsc tutaj damy wam jeszcze. Tak, bo my tu chcemy, żeby była gęsta, ładna zabudowa. Ale jak puścimy ten pociąg, no ogólnie tutaj stawiamy głównie na pociągi. Później jeszcze metro będzie, ale to będzie później. A i tak to metro to jest tak bardziej. One są głównie po to, żeby jednak dało się szybciej jakoś też to transportować. No i dzięki temu, że to jest tak nisko, to nie mam żadnych problemów. Musimy zejść na sam niżej poziom, żeby było. Więc nawet jak będzie metro, to nie będzie żadnych problemów. I tak, tutaj jest ta linia. Ona sobie może tu być. Teraz my stworzymy nową, która będzie jeździć głównie po tej dzielnicy. Taki mam pomysł. Jeszcze mnie tu męczy. Jakiś kaszel. No, tu, tu. I z powrotem. Tak. Tutaj. Tutaj. No cieszą się więc z tego. I tutaj. Czyli zaraz na każdym dworcu powinien się pojawić nowy pociąg. Czy tutaj się pojawi nowy pociąg? Bardzo chętnie go zobaczę. Naprawdę chętnie zobaczę tu pociąg. Miało. Film na tą stację. O, bo tu są już dwa. No jasne. Blokowało się to? Nie, na pewno nie. Nie to. To też nie to. Wydatki na edukację, nie. Jest, blokowało się. Okej, jakiś nowy budynek śnieżny. Będzie można wstawić. Ale i tak jest ten jeden budynek, który wstawimy. Jeszcze dokładnie nie wiem, ale na chwilę go wstawił jakoś gdzieś tu. Tutaj na środku, żebyśmy zrobili takie inne trochę skrzyżowanie. I tutaj byłaby taka wielka wieża. Bo to jest wysokie. No. To jest, bo to jest katedra obfitości właśnie. Ja ją bardzo lubię. Bardzo fajnie według mnie wygląda. Nie, tak mi się nie wydaje. Dobrze. To tak. Już mamy to jedno trofeum na śnieg, więc spokojnie, spokojnie. Możecie już odśnieżać. Jak mi się to gdzieś by udało wstawić? Jest. Bo jednak odśnieżarki w tej dzielnicy mogą się przydać. Dobrze, jest bardzo duży nacisk na przemysł, no to nie widzę problemów, żeby się to nie rozwinęło. Zresztą nie, bo no tutaj mają miejsce do rozbudowy. To czemu się tutaj nie chcą budować? Halo? Co, mam puścić autobus jeszcze? Tu. Czasami są naprawdę takie denerwujące. Po prostu nie mają też w swoim mieście
że mają miejsce, jest popyt coraz większy, ale nie, nie, my tu się nie będziemy udawać za żadne grzechy. Możemy im puścić autobus nawet tutaj. Skąd ten autobus możemy puścić? A, to jest jakaś dzielnica. Łatwaje tutaj. Jeżdżące. Tak, ty sobie tu zjedziesz. Zjedziesz, podjedziesz. Tutaj, tutaj. Może jeszcze tutaj wjedziesz. No i pojedziesz do tej dzielnicy, w której nikt nie chce się budować. Może jak będą mieli transport, to stwierdzą, a dobra, to jednak chodźmy tutaj. Chociaż raczej wątpię. Tu przystanek. Tutaj. No i tu. Chociaż nie, to jest bardzo złe miejsce. Przez to mogły się robić niezłe korki. I tutaj. Dobra, no i stąd wyjeżdżamy. I tak, czy tu jest jakaś droga? Jest jakaś droga. To świetnie. Tu. Nie. Dobra, daj tutaj przystanek. Bo tu widzę, że oni nie mają żadnego transportu. A jednak moja dzielnica bez transportu tak jakby nie moja, co nie? Aż nie pasuje. Dobra, i tutaj. Będą mieli już gdzie do pracy jechać. Biedni ludzie. Dobrze, ponieważ tam nie chce się budować, może to jest tak, że to są biura, chcą się rozbudowywać. Więc tu będą sklepy. Tu możemy dać trochę biur. Tak? Nie ma. Dajmy tu trochę biur. Jakiś wóz mi się wolno czas płynie, albo co jest z wodą? Grzewanie cacy. Woda. Mniej cacy. A właściwie to niedobre. Dobra. Mieścić się, mieścić, tak? Tu i tu. Teraz, tutaj nie było jakiejś dzielnicy? No, dajmy im tutaj biurę. I tu powinny być. O, już coś się buduje, tu podatny grunt widzę. I ze ściekami to jest problem, bo nie wiem, gdzie je wylewać. Nie, wiesz co, to jest tragedia. Czemu nie macie... Aha. Zrobiło się zimniej. No dobra, rozumiem. Chyba pojmuję. Chyba naprawdę pojmuję. To. To. I tu. Lepiej. Powinniście już mieć ogrzewanie. Kurczę, jeszcze schodzi niżej. Jest minus 21 stopni, naprawdę. Tragicznie. Dobra, tutaj jest jakiś minimalny prąd. To tu zaczniemy sobie wylewać. Wiem, że tutaj... Czekaj, czy tutaj jakiś statek może dopłynąć teoretycznie? Nie. No to nie, to nie. Jak nic nie dopłynie, no to nie ma problemu, tak? Zastanawiam się, czy tutaj jakąś turystykę nie rozwinąć, ale jak jest tak źle, no to nie. Czemu są jakieś podłączone z miastem? Są. Jeszcze prądy chcecie. No dobrze, dam wam wiatrak. Czy wystarczy wam ten wiatrak? Powiedzcie, śmiało. Walcie. Nie, no, jeden to powinien chociaż zacząć działać, się kręcić. Dobra. Lecicie. Dobra, jest dobrze. Wszyscy zadowoleni. Poza moją dzielnicą. Chyba... Czekaj. Tak, biura się zaczęły budować. Okej. Okay. A, zapomnieliśmy o jednym budynku. Będziemy go wstawić. Mieliśmy autobusy zrobić tutaj. A do autobusów jest potrzebne coś takiego. Znaczy, nie jest niezbędne, ale jednak...
by pasowało. Dobrze, ponieważ tego nie ma, postawimy to jako ostatni budynek. Tu widzę, że zaraz się nam miejsce skończy. I będzie koniec naszej dzielnicy. Zacznijmy od tego, tak, tu. O, dobrze, to jest ostatnie miejsce w naszej dzielnicy, tak? Zrobimy to tak. Proszę bardzo. I tu, bo tu się chyba jeszcze powinno. Czekaj. Tak, tu jeszcze się zmieścimy. No tutaj to jest jeszcze duże miejsce, więc spokojnie. Dobra, no to. Mam na to patent. Okej. Dobra, to tak. I teraz to jest. Tak, bo to jest dobrze, bo to w połowie przycięliśmy. Czyli tu będzie tak. Jak są te dwa, to trzeba zrobić przejście na drugą stronę. Tak. Dobra, już niech będzie. Jakoś to ujdzie. Tak. No dobra. No i ostatnie, jak możecie się spodziewać, to będą właśnie te tramwaje. Dobra, to już skończmy to. Nie, dobra, nie wybiegajmy aż tak do przodu. Tutaj sobie skończmy to. Chociaż nie, tutaj, tu by pasowało biura. Chociaż z tej strony. Dobra, tutaj mogą być biura. No i skończyliśmy kolejny pierścień. Cieszymy się, czy nie? Raczej cieszyć chyba. Dobra, tutaj jest. Tu jest jedna. A, zapomniałem, że nie można kręcić przy tym. Jakby to się zastanawiał, czemu nie robię żadnych teraz krętych ścieżek, to przez to, że nie ma ich po aktualizacji. Dobra, tutaj przejście zrobiliśmy od dworca. Tutaj jest my prostsze. Proszę bardzo. Tutaj tak samo, aby ludzie mieli jakby jak dochodzić, nie? Dobra. Tutaj mamy. Nawet z takimi ścieżkami to się udaje. I tu. Nie, tutaj nie ma. Czemu? No, jest. Tutaj. Jest. I tu. Dobra, mamy. Tutaj nie, tu za krótko. Pojechałem po całości. O, podłączone. Jeszcze tutaj. Dobra. I czy to jest? Tak, to jest wszystko. Dobra. No i tak, tu jeszcze jeden pierścień musi wejść. Może go zróbmy i zbudujemy jeszcze jeden budynek, bo czas jest wystarczający. My tu sobie powoli to odbudowujemy. Tego typu to nie jest bezsensowny według mnie. Chociaż mam pewne pytanie, czemu wy nie macie prądu? Czemu wy nie macie prądu? Aha. Jednak ten budynek tutaj był po coś. Okej, dobra, teraz to tu zrobię. Nabiera głębszego sensu. Dobra. Macie prąd. Teraz tak, widzę, że tutaj będzie ostra jatka, ale zanim ta ostra jatka tutaj będzie, najpierw musimy zrobić tak. Będzie na pewno dużo skrzyżowań na raz. I czy to mi tu wejdzie? Wejdzie. A, no to bardzo dobrze. Tutaj za chwilę sobie to ustawimy, bo tam będzie trochę inaczej. Tak, tutaj widzimy, że jest to skrzyżowanie, ale na razie tym się nie przejmujemy, bo to jeszcze zmienimy. Ostatni pierścień oczywiście musi być z tramwajów z rzeczy takich oczywistych. Nie, proszę. To będzie inaczej wyglądać. I po pierwsze, doprowadzimy im znowu prąd. Ta dzielnica naprawdę ma problemy. Zacznijmy od tego, to wyburzymy. Tak.
I stan sobie pociągnę. Stąd. Macie. Macie prąd, nie marudźcie. Rozbudowywujcie się. Ten obszar. Koło pociągów. Widzę, że już są. A. To fajnie się rozbudowujemy. W ogóle wszyscy ochy, achy. A gdzie tu jest niby edukacja? No właśnie, nie ma jej. Tu podstawówka. Tutaj podstawówka. Ona jest. Te podstawówki już są na przyszłość chyba. Tutaj też tak nie jest źle. To nie. I tu. To jest te. O tak. Z tej strony. Z tej. A nie. Chyba to będziemy przenosić, bo tam to będzie inaczej wyglądać przecież. No i tutaj jeszcze. Dobrze, i edukacja. Ewentualnie jeszcze można im tu wydział rzucić gdzieś. Brak funduszy. No nie no, jesteśmy spłukani. Poczekajmy chwilę, aż zatopimy. Okej, bo my robimy... I tam nie ma. Chyba jakoś tak. O, idealnie odmierzyłem. Chodzi o to, żeby... Jak już to jest trochę przekoszone, to żeby jednak fajnie wyglądało. Widzę, że jest brak funduszy. I to mi się nie podoba. Nie, to na pewno nie jest to. To jest to. I nawet już zarobiliśmy tyle. Naprawdę, może i jest kiepska sytuacja pieniężna, ale jednakże zarabiamy dużo. I to jest dobrze. To jest naprawdę dobrze. Dobrze, to druga linia tramwajowa, która będzie... Tak, będziesz tędy wyjeżdżać. Tak jak tamta. Bo jednak wyjeżdżenie w drugą stronę byłoby o tyle niefajne, że tam jest już inna linia, co nie? O, czy nawet pomyślimy. Biedocy. Tutaj. Tutaj tu będzie naprawdę jeszcze dużo skrzyżowań, bo tu będą te normalne segmentowe takie dzielnice, tak jak wszędzie robiliśmy. Tylko my tutaj je po prostu powrzucamy, ale później. No z czasem jak będą potrzebne. Takie jak tu były zupełnie wcześniej, co nie? Tylko jeszcze pójdźmy w drugą stronę, więc tak, te linie tramwajowe będą mieć naprawdę niezły przebieg. Nie, na pewno nie tutaj. Tutaj... Tylko to trzeba chwilę poczekać. To okrągła to jest taka główna środkowa, którą powinniśmy wybudować zupełnie w innym miejscu. Ale niestety jest tutaj. I widzę, że jest problem z wodą. Poza granicami miasta, no chyba... No, chyba nie. A jeszcze jak się tak robi, to... Tego za dużo, żeby to ładnie wyglądało nawet pod ziemią, no to już w ogóle. Może tak jak teraz. No weź, żeś to nie podłączysz. Ej. Chcę, żeby było dokładnie tak samo. Connect, connect. Dobra. Nie. Trochę się pojawiło, to zrobimy tutaj biura. Tu. Tak? Właśnie. Biura. Bo jednak obok pociągów to jest hałas, więc... Biura będą dobre. Przy okazji prąd sobie podłapiemy. Dobrze, wygląda to już całkiem nieźle. Tramwaje jeżdżą. Jednakże to tutaj... Nie. To na pewno tak nie będzie wyglądać. Czy mamy jeszcze czas? Dobrze, mamy jeszcze trochę czasu. Więc to całe rozwalmy. To tak. To co mówiłem, że te szkoły tutaj nie będą. I jest problem taki, że jednak pieniędzy to my też nie mamy za dużo. I zastanawiam się, czy nam wystarczy na to całe. O, jeszcze ciebie trzeba przesunąć.
Nawet takie przesunięcie już trochę kosztowało. Plan jest prosty, a mianowicie tu. I tu plan prosty się kończy. Bo jednak nie przewidziałem tego, że tu jest tyle tramwajów. I że jednak tu się robią korki. Dobra, zrobimy to tak. Tu będzie taka dzielnica. Taka, to wybuszmy, bo to na razie nie tylko będzie drażnić. Tak. I teraz. Nie postawimy tego. No jasne, że nie postawimy. Jesteśmy zbyt biedni. I tu jeszcze jest problem z tymi. No nie, no to tragedia istnieje. Dobrze, weźmiemy pożyczkę. Czy tyle wystarczy? Tak. Okej. Dobra. Jak starczyło, no to jest dobrze. Proszę bardzo. Żeby nie było, to wygląda fajnie. Przynajmniej tak mi się wydawało. No nie, wygląda fajnie. I teraz tak, podłączymy sobie to. Jeszcze jedna pożyczka. Serio. Bo nie mogę włączyć czasu, bo mi się wszystkie te linie tramwajowe rozwalą, co nie? Serio, nawet... Nie! Dobrze. No i teraz najlepsze, tak. To łączymy sobie spokojnie z tym. Jakby gdyby nigdy nic. Natomiast co z tym zrobić? No, nie mam pomysłów zbytnio. Mówię, że tu trzeba wywalić. I może zróbmy to w ten sposób, że ona będzie wychodzić dokładnie stąd. Ale czekaj. Aha. To włącza czas. Nie, jeszcze raz. Tutaj. I tak, stąd. Tutaj ostry zakręt. Czekaj, tak. I tak. Okej. Chyba tu się udało. Teraz mniej więcej. Teraz stąd. Tak. No i stąd tu. No teraz najlepsze, jak ten pociąg trzeba tu podłączyć? Jeszcze na tych pieniądze. Tak, trzeba włączyć przyciąganie, a przyciąganie jest tylko... Można włączyć tu. Wyłącz. I tu się włączył. Czekaj, czy to byłoby... Ej, czekaj, to jest możliwe? Mam dziwny i niedobry pomysł, ale jednakże jak się on uda... Tylko tu jest ta jeszcze katedra. Raz, czy wy to widzicie? Okej, dobra, wyszło, tak? To się liczy. Jest tu masa rozwalonych przystanków. Których mi się nie chce przestawiać. Chociaż można byłoby po prostu im powiedzieć, że wszystkie tu, co nie? No to ty na pewno tu. Czekaj, tutaj jest przysunię. Dobra, inaczej. Wywalmy te przystanki, które tutaj siedzą. Bo i tak jest już czasem cienko. Bo jednak trochę tego rozwaliliśmy. Okej. O, tu jeszcze było coś. Czekaj, tego już nawet nie pamiętam. A, tak. Tutaj była taka dzielnica. Tutaj sobie zrobimy zakręt, może to będziemy. Tak. Dobra. To udało się. Chyba ogólnie się udało.
Wygląda to trochę jak po akapolicie. Jak przy mnie. Start. I te obydwa przystanki bym też... Dobrze, może się zaraz przystawię. Może tak. A dokładnie to może nawet tu przez to stosujmy. Dobrze, widzę, że to jest naprawdę magiel, wagiel. Z czasem też jest magiel, wagiel. Jest 36 minuta. Dobrze, jest tu naprawdę dużo linii tramwajowych. To mnie to trochę... mi się trochę nie podoba. Może zróbmy, że tutaj nie ma. Nie, tu musi być. Dobrze, no to stąd tutaj będzie jeszcze jeden przystanek. Ty będziesz mieć swój tu przystanek. No ty będziesz mieć... Gdzie ty jedziesz? Aha, ty już jesteś trochę rozkodowany, tak? Aha, dobra. Teraz jest lepiej. Jeszcze jest ta linia, która będzie jechać też tu. Dobrze, i powiedzmy, że wszystko jest cacy. Powiedzmy, linię zostawmy tak, ona tylko przejeżdża. Tutaj jest... Widzę, że... Czekaj, czy tutaj są ludzie z tych wszystkich różnych kolorów? Chyba tak. Bo tutaj ta żółta w ogóle jakoś jest strasznie oblegana. A, bo pomarańczowo tutaj wchodzi stąd. Dobrze, no to chyba to byłoby dobrze. Jeszcze dajmy im tutaj te strefy i kończymy ten odcinek, bo to już trwa trochę długo. Przydługo. Tak. Oni się tu rozbudują. Jeżeli macie jakieś pomysły sobie własne, jak... co by tutaj zwierzęta bić, aby nie było korków, bo jednak te tramwaje tutaj to trochę... trochę mi się u nich podobają. No i ogólnie na tą dzielnicę. No to możecie napisać coś w komentarzu. Tymczasem ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!